Co to było? Otóż, szanowne panie, szanowni panowie, głośność śpiewania była, można powiedzieć, porównywalna. Nieprawda! W drugiej zwrotce kapitan drużyny męskiej stępiał, nie wiedział, jak to leci dalej i się rozglądał na dziewczyny. Jeden po 20! Nieprawda! Nieprawda! Chciałem Państwu tylko powiedzieć, że w naszym konkursie... Momencik. W naszym konkursie nie będzie remisu. Następna melodia jest nie za jeden, tylko za 5 punktów. Wszystko się może zmienić. Poszła nasza królowa. Co to było? Stokrotka rozwapolna. Tutaj panowie podpowiadali, że szła dziewczyna do laseczka. Oczywiście, oczywiście, że stokrotka. Zapraszam panie Piąteczka! Panie Jarku, plecami do siebie. Dziewczyny, te 5 punktów uważam będzie dla was, oni nie umieją śpiewać. Panie Jarku, dyrygujemy. Dobrze, Wasio, łamaj, stokrotka rosła polna, a na nią szumiał daj. Stokrotka rosła polna, a na nią szumiał daj. Zielony kraj, tym krajem tak pomurą, że na mnie, ta szenda za wysoko, a mnie samotnie źle. Szanowne panie, szanowni panowie, jak wcześniej mówiłem, poziom głośności jest mniej więcej taki sam. Niemniej jednak w czwartej zwrotce panowie robili taki numer. Nie było takiego. Nie było takiego. Dla dziewczyn. Przekupiony kolej. Nieznajomość tekstu. Czy balkon może potwierdzić, że panowie nie znali tekstu? Balkon potwierdza. Poproszę kapitanów. Która to z dziewczyn tak lista? Agnieszka! Uwaga, jaka to melodia? Panowie, podejdźcie do swojego kapitana. Już wszystko wiemy. Proszę Państwa, ten jest za całe 10. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Co to było? Przeżyj to sam. I oczywiście. I od razu muszę powiedzieć, dziewczyny, nie słyszałem, żeby dziewczyny zaśpiewały głośniej. Przeżyj to sam od panów. Dajemy teraz panu. Panie Jarku, jest pan gotowy? Panowie gotowi? Yeah.
Cieszymy się, panowie! Jeszcze serce ma. Zaśpiewali głośniej, ale dali swojego przedskoczka, który wchodził na waszą stronę i wam mieszał, w związku z tym dyskwalifikację tego pana. No nie pieśnij! Muszę to robić, bo po prostu ja to widzę, a szczególnie balkon na sobie. No racji, nic się nie stało. Ci dziewczyny są gotowe. Sokołę, Ukraina, panie Jarku, tyłem do królowej, przodem do swoich. Hej, teraz panowie wygrywają. Bójcie się. Wina dajcie. Wina, 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 wina dajcie. Wygrali, to będzie, kurde, kicha. Kapitanów na pozycję i króciutki komentarz. Jak nasz teraz przegramy. Jak teraz przegramy. Szanowni panowie, jak wcześniej mówiłem, panowie są naprawdę dobrzy. Hej, sokoły. Czekajcie, protest jest. Kopiemy samochód śniegiem. Śpiewami tych panów, to był człowiek z kamienicy i powiedział, że na tym balu się sami mężczyźni bawią. Bo to sobie kamienie za chwilę zobaczyłem. Proszę pani, proszę panu. Otóż w tej chwili przekupiono mnie monetą 5 zł.
dziewczynom powiedzieć, że wdasz się na wyjście. Chciałem Państwu powiedzieć, że mniej więcej było porówno, ale chłopaki dali mi piątkę. Poproszę kapitanów na pozycję wyjściową. Ostatnia melodia naszego konkursu. W tym momencie przeważają panowie 50-6. Melodia jest za 100 punktów. Czyścimy tutaj pole do krzesła. Czekajcie. Kochani, to jest tylko zabawa. Zostawcie moją dziewczynę. Mąż. On śpi. Kto to był? Uwaga. Szanowne panie, szanowni panowie. Melodia za 100 punktów. Co to jest? No. Powinna być dyskwalifikacja za zabranie korony pani Mody, pani królowej. Niemniej jednak ja się dla bezpieczeństwa zapytam. Pani Jaraku, co to było? Szczurka. On tutaj powiedział takim slangiem, szczurka mają. Pani Jaraku, proszę tylko zadelegować swoją drużyną. I wygrywacie. Numer jest za 100 punktów. Wszystkie!